pusto, ciemno, głucho, a jak kurde nas zabiją, okradną albo coś? Dziś w Posadas piękna pogoda. 3 dni, cały weekend spędziliśmy. W pierwszym dniu w piątek lało jak szczebra, jak dojechaliśmy do Posadas i mieliśmy bardzo komfortowe warunki. Spaliśmy w domu redemptorystów u księdza Andrzeja. Teraz wyjeżdżamy i księdza Mariana. Padre Mariano i Padre Andrzej. Dziękujemy, że przyjechaliście tutaj, Krzysztof i Izabel, parafii Ducha Świętego w Posadas, w Argentynie, przy Paragwaju. Właśnie Krzysztof wziął dzieci na taki mały spacerek i weszło chyba 12, nie? Mały tuzin wszedł. Zaraz tutaj oddajemy mamusiom, nie? Dziadę volvemos. Także mój mąż sobie zebrał garstkę dzieci i pojechał. I teraz wyjeżdżamy na północ w kierunku San Pedro. Lesiste, fajne tereny w tych okolicach Misiones. Bardzo się cieszę, że wyjeżdżamy z Posadas, ale tu wrócimy. Bardzo gorąco. Zwiedziliśmy kilka fajnych miejsc. Ile w kompleksie żyło ludzi? Około 2000 osób. Tutaj żyły rodziny. Mniej więcej tak po 250. Po 200 rodzin, taka dzielnica, wiesz, miasteczko. Zobaczycie później, że pod tym placem jest duży zbiornik na wodę. Jakby deszczówka była. Tak, ona przecieka i są takie, wiesz, filarki zrobione, nie? Mhm. I woda spływa do dużej studni. Były dwie studnie, dla ludzi i dla kapłanów. Polska wycieczka w San Ignacio. Misje San Ignacio są jednym z piękniejszych miejsc, jakie widzieliśmy w Argentynie. Jezuici stworzyli to dla Indian Guarani naprawdę przyzwoite miejsce do przetrwania w trudnych czasach, w tym wieku XVII, kiedy było bardzo dużo niebezpieczeństw w Ameryce Południowej, kiedy łapali niewolników, kiedy toczyły się wojny. Misje były taką przystanią w miarę bezpieczną. I tam był sektor kapłański, nie? Też. A to był cmentarz, nie? No. I tam takie rzeczy na narzędzia i wszystkie te do pracy. Palo Borracho, czyli drzewo pijące, specjalnie jest tutaj posadzone, żeby nie wysysało, żeby wysysało wodę żeby nie, z ziemi, żeby nie podmywało fundamentu. Krzyż ma 84 metry. Widać go naprawdę z daleka. Mari Busario. Będziemy podziwiać motyle. Żadnych gwałtownych ruchów. Jak on mnie maca tą... Czułką. Powiedz jej coś. Nogą mnie maca mnie po palcu. Dobry posiłek. Ale super. Szukam ci ładnego jakiegoś. Przepięknie wiosna wygląda naprawdę w Posadas. Ekscytująco, malowniczo. Tu się kończy Argentyna. Za rzeką. Dojeżdżamy do mostu granicznego między Posadas a Encarnacion. Nie będziemy przejeżdżać granicy, ale tutaj utwarzają się spore kolejki, bo duża część towarów w Posadas jest z lekkiego przemytu, powiedzmy to. Jeszcze tylko powiedz, co to z tyłu za rzeka jest. A ja nie wiem, rzeka. No nie, no bo to ważna rzeka Parana. Jest. No ważna rzeka, ale jaka rzeka? No, nie wiem. Parana. A wiele tutaj... Parana, która oddziela Paragwaj no tak, od Argentyny. Dobre. Za rzeką Paragwaj, przed rzeką... Nie Paragwaj. Uwaga. Pokazuję i objaśniam. Są pieniądze argentyńskie. No co prawda niskie nominały, bo tu trochę większe. Takie są. Bierzemy kubkę. Na przykład taką. Zwariował mój mąż. Bierze dwie sam... Po cholerę ci tyle tego.
No bo jednego nie da rady kupić. Ale po co pomarańcze ci? Bo ja będę jadł. Muchas gracias. Gracias a usted, señora. Suerte, que te vaya bien, amigo. Gracias. Gracias. Tym prostym sposobem w naszym samochodzie leżą właśnie dwie sandie, dwa arbuzy i pomarańczy. Ile? Z 5 kilo, za 15 zł wszystko. Jezus, i co teraz? Nie wiem. Naprawdę? Krzywo palnąłem. Ale to nic. Łyżeczką będziesz wyjadać? Tak. Nie trudno, pierwszy i ostatni będzie może być. Dzień dobry, witamy w wodospadach. Ja. Wjechaliśmy do wodospadu w Tabaj. Tabaj, que bueno. Kolejny wodospad. Żona ci biała. Wodospady. Dzisiaj mamy dzień wodospadów. Tutaj wodospady Kapiawi. Też pięknie. Gorąco. Jak piekle. Piękne widoki. Przed moimi oczami się roztaczają. Cuda natury w Argentynie są niewspółmiernie piękne do Polski. O to chodzi. Alo? Hola! Hola! Casa de Che Guevara, acá o acá? Dobra, jedziemy do domu najsłynniejszego rewolucjonisty Ameryki Południowo-Środkowej, nie? Nie mylić z Leninem. Nie mylić z Leninem. Jedziemy do Boga rewolucjonistów, do Che Guevary. Znaczy nie ma go tam, bo się przeniósł dawno jako dziecko. Podobno tam, o... jest ta jego chałupa. Okłamali nas, nie ma domu Che Guevary. I co teraz? I ci powiem, że jak był w takim miejscu... Jeszcze 40 lat temu, 50. Pusto, ciemno, głucho, a jak kurde nas zabiją, okradną albo coś? Es posible ver? Hola, hola. ¿Cómo está? Encantado, tío. Hola. Porque los padres descubrieron la enfermedad que acarreó el Che toda su vida, que fue el asma. ¿Ah, sí? ¿No es cierto? Entonces, sí. La humedad, las altas temperaturas, el clima de Misiones no era buena para la para salud. Sí, para y entonces, sí. Como la medicina no era avanzada, los médicos recomendaban un... el cambio de clima, sí. otro ambiente, y ahí se van a la provincia de Córdoba. Mucha publicidad porque sigue habiendo diferencias sobre la comunidad. Sí, dobra, jedziemy. Mój mąż mówi, no trzeba przekonstruować swoje myślenie. Kto tu drogą by dojechał? Faktycznie, jest gorąco. 60 lat temu, 80. Tylko rzeką tu płynęli. Dlatego dom, a dom zrekonstruowany, ale parecido. Parecido. To ciekawe po prostu bardzo. W środku selwy.